ASICS Gelnimbus 21. ASICS Gelnimbus 21 jest to but do biegania po twardych nawierzchach o największej możliwej amortyzacji, jeżeli chodzi o buty ASICS-a. Za amortyzację odpowiadają dwie pianki, Flight Foam Light oraz Flight Foam Propel. Flight Foam Light jest pianką bardziej lekką, bardziej miękką, bardziej amortyzowaną. Flight Foam Propel odpowiada bardziej za dynamikę, sprężystość tego buta. W bucie znajdziemy również zewnętrzny zapiętek. Taki zapiętek ma za zadanie trzymać stopę w miejscu, jest taką dodatkową ochroną tutaj dla tyłu stopy. Jeżeli chodzi o stabilizację, mamy również mostek Trustic. Jest to mostek, który ogranicza ruchy skretne, a więc też troszeczkę poprawia trzymanie stopy i jej przetoczenie. Przetoczenie poprawia również linia Guidance Line, która prowadzi przez spód buta. Jeżeli chodzi o cholewkę, mamy tutaj żakardowy mesh, który jest dobrze elastyczny, dobrze odprowadza powietrze i jest bardzo też komfortowy. But, jeżeli chodzi o wagę, męski waży 310 gram, damski 255 gramów, natomiast jeżeli chodzi o drop, w męskim jest to 10 mm, w damskim z racji tego, że panie mają nieco krótsze ścięgna Achillesa, jest to drop w wysokości 13 mm. Skończyłem. ASICS Gelnimbus 21.